stycznia 2024 roku. Jesteśmy we Wrocławiu przed komisariatem Policji Wrocław Stare Miasto. To jest ojciec zaginionej 29-latki z Azerbejdżanu. To są bracia. Wstrząsająca sytuacja, jeśli chodzi o decyzję policji, jeśli chodzi o pomoc tej rodzinie w wyjaśnieniu, co stało się z ich córką i wnukiem oraz siostrą i siostrzeńcem. Przypomnijmy, dziewczyna zniknęła z kamer monitoringu 17 grudnia 2023 roku około godziny 19:25 przy ulicy Sobieskiego 7 we Wrocławiu. Tutaj dzisiaj mieliśmy obietnicę, że rodzina będzie mogła po raz kolejny obejrzeć ten monitoring. Bo tak naprawdę rodzina nie wie, czy ich bliska znalazła się w rzece Odra, czy gdzieś być może się przemieściła i razem z dzieckiem żyje i się ukrywa. Sama policja przekazała niejasną informację do ambasady Azerbejdżanu w Warszawie, że bliska ich jest albo w wodzie, albo na lądzie. To jest absolutny brak profesjonalizmu, jeśli chodzi o poszukiwania w tak wrażliwej sprawie, jak matka i dwumiesięczne dziecko. Dzisiaj mieliśmy obietnicę od naczelnika Wydziału Kryminalnego, że rodzina będzie mogła jeszcze raz obejrzeć ten monitoring. Jako dziennikarze chcieliśmy pomóc, ponieważ mamy doświadczenie w oglądaniu monitoringu. Przypomnimy tutaj 10 lat temu właśnie poprzez analizę monitoringu udało się nam jako dziennikarzom i współpracującym z biurem Krzysztofa Rutkowskiego uzyskać informację, co stało się z zaginionym absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Dzisiaj chcieliśmy również pomóc, być może wyjaśnić tą sprawę do końca, ale okazuje się, że obietnica naczelnika Wydziału Kryminalnego okazała się nieprawdą. Rodzina dostała dzisiaj odmowę przejrzenia monitoringu. Policjant, który prowadzi tą sprawę, Paweł Kułakowski, twierdzi, że on nie ma zgody jednak od naczelnika, że rzekomo będzie o tym decydował prokurator w najbliższych dniach. Okazuje się, że te prawa, które przysługują tutaj rodzinie najbliższym po 3 tygodniach od zniknięcia kobiety i dziecka, są się łamane. Nie ma wrażliwości na to, by ulżyć w bólu oczekiwania ojcu i braciom. Skandaliczna sytuacja. Wiemy, że rodzina zwróciła się już o pomoc do Krzysztofa Rutkowskiego. Jego ekipa przyjechała już do Wrocławia. Prowadzone są poszukiwania. Nie jest wykluczone, że będzie zorganizowana konferencja prasowa dla dziennikarzy. My, jako ci, którzy chcemy pomóc rodzinie, jesteśmy zmuszeni do prezentowania różnych wersji w tym momencie, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. Nie wiemy, czy one mają związek z tym monitoringiem, który ukrywa teraz policja wrocławska, czy nie. Rodzina wyraża zgodę na to, by prezentować wszystko, co jest związane z tą sprawą. Dlaczego policja w taki sposób podejmuje decyzje szkodliwe dla tych, którzy oczekują na informacje? Nie wiemy. Mamy nadzieję, że nowy komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, który miał być obietnicą nowej jakości we wrocławskiej policji, przyjrzy się tej sprawie. Zwracamy się teraz z prośbą do komendanta wojewódzkiego policji, oczywiście do nowego komendanta głównego również. Czy obywatele Azerbejdżanu są obywatelami drugiej kategorii? Dlaczego nie mogą zajrzeć i jeszcze raz obejrzeć, a nawet pozyskać tego monitoringu? Bo to jest ich bliska, jest ich, czyli córka, wnuczek. Nie ma tam nikogo innego. Oni mają prawo do tych danych osobowych, do wizerunku. RODO nie ma tutaj żadnego znaczenia. Pytanie, panowie komendanci, czy będziecie przestrzegać prawa europejskiego, prawa międzynarodowego i czy poszanujecie wolę rodziny? Czy będzie tutaj bezkarność i samowola pseudoprawna? Będziemy oczekiwać na te odpowiedzi po wysłaniu maili, a teraz będziemy przyglądać się działaniom Krzysztofa Rutkowskiego, bo rodzina zwróciła się dlatego, że nie może już liczyć na pomoc policji. Dziękuję bardzo.